Przypominam kolegom, że za pomocą terminu substancja określano byt absolutny, pojmowany na różne sposoby. Parmenides stwierdził, że to byt pierwotny, niezmienny, pełny i niepodzielny. Ale z kolei Spinoza dodawał odwieczny i nieskończenie doskonały. Pierdolenie. Pojęcie substancji już dawno bezpowrotnie utraciło swój pierwotny sens. A o jej atrybutach to nawet kurwa nie wspomnę. Wszystko z nimi w porządku? Jak najlepszym. Na rannej zmianie zawsze są emerytowani profesorowie filozofii, a na wieczornej medycy. Jakbyś chciał posłuchać o nerkach czy prostacie, to zapraszam. Ale od 22. Wspaniale.